Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Bimbaj. To jest taki szybki filmik informacyjny, co jest tym padem. Taki szybki filmik informacyjny z dychami. Tak, opiszemy sobie tylko tak na szybko paczkę, a dokładniej treningi, jakąś, nie wiem, te skille, no to wrzucę wam tej paczki w środę. Tak, treningi, skille i sugerowaną pozycję, no to w środę, a jutro będzie jeszcze ta zaległa paczka. Psuję coś. Jutro będzie ta zaległa paczka z Cruyffem. Z Cruyffem i ktoś tam jeszcze był. Dobra, zobaczmy sobie co dzisiaj jest w ogóle. Jest Juan Sebastian Verón, pierwszy raz w sumie we futbol. Tak, pierwszy raz chyba, no. I Makalele pewnie. Widziałem, że był tam. No dobra. Mamy tak. Dwa skille do wygrania. Trzy w sumie. Trzy skille, 50 końców. I jeden. Mało tego dali. A to muszę sobie zrobić, bo nie wiem właśnie, czy szukam pozycji dla Bale'a i Beckham AMF, czy nie. Muszę obmyślić. Dobrze mi się ta gra. Jedna pozycja. 60 000 GP. Tak. Dobrze, zważę sobie tę paczkę, to jest jedna paczka dzisiaj. Tak myślę, nic nie dodali. Co się dzieje z tym padem? Podłączony jest. Może na spoczynku musi być. Tak, za dużo nie będziemy gadać tutaj w tym filmiku. Zobaczmy, co jest poza. Bardziej dokładnie sobie omówimy tą paczkę jeszcze. Jutro wejdzie ta paczka Cruyffa, a pojutrze to dokładnie omówimy. Nie wiem, czy wszystkich zawodników, bo nie wiem, czy się opłaca dla niektórych dawać w ogóle skille. Te 27 leveli do góry, wszystkie praktycznie skille mamy do obrony, oprócz Fighting Spirit i Acrobatic Clearance. I generalnie troszkę wolny jest i niski. No to tego na pewno bym nie rozwijał. Chociaż nieźle dojdą, nawet dojdą te defensywne na 90+. Speed, przyspieszenie na taki sobie. Z 80 by miał? Z 80 speeda, z 80 speeda. Nie, nie miałby. Z trenerem, z menadżerem? 8, nie, nie, nie miał. Pod 80. Dobra, to sobie to zobaczymy, jak to muszę na spokojnie zobaczyć tych zawodników. No, dużo ma skilli, 6 skilli do obrony. Ekstra frontman, Kolasinac. Ten już dużo lepiej wygląda. Znaczy szybszy jest, ciut szybszy, lepsze przyspieszenie, physical contact wyższy, agresja wyższa. Tylko że ekstra frontman, forma inconsistent. Trzech skilli mu brakuje. Ale temu z kolei brakuje takich skilli jak interception, jak aerial superiority, jak heading. Ale takie skilli troszkę bardziej pożądanych. Tak, troszkę bardziej pożądanych. Ale czy rozwijałbym? Musimy go zobaczyć. William Carvalho, 1,87 m wzrostu, orchestrator, bardzo wolny.
Bardzo wolny, ale atrybuty defensywne ok. I twardy, fizyczny zawodnik. No ale nie z takimi skillami. No to tego już wam powiem, że na 100% nie będziemy rozwijać. Jest za mało skilli ma. Jeszcze tutaj, o ile mogę, można by coś było ulepić. Ale to stanowczo za mało skilli ma. Nie, tego się już nie opłaca. No. Spinazzola, lewy obrońca, fullback, finisher. Tutaj właśnie też mało skill jest, ale za to leveli do góry dużo jest. Lewy obrońca, prawonożny, tak? Ale na prawie też może obronie grać. Jakby się uparł, to tylko zrobić gościa po prostu do tego, żeby wrzucał w pole karne i tyle. Ale raczej też bym go nie rozwijał. Atrybuty będzie miał fajne, ale nie rozwijałbym. Już mamy dwóch. Mazraouni. Attacking fullback. No i to jest attacking fullback, nie? Tego już byśmy rozwinęli sobie. Nie będzie miał jakiś wrzutek na mega, mega poziom, ale speed, przyspieszenie 90+. Atrybuty defensywne też ok, jak na gościa stricte do ataku, do wrzucania, skilla nawet do obrony, do walki w powietrzu ma, do wrzutek, do podań. Bardzo fajny zawodnik. Tego sobie na pewno rozwiniemy. Anchorman Zubimendi. No i tutaj jest taki speed troszkę ciut mniejszy jak Casemiro chyba. No ale physical contact, 1,81 m wzrostu, physical contact jest nisko. Skilla troszkę do obrony, troszkę do ataku. Znaczy troszkę do podań, troszkę do obrony. No i taki box to box trochę. Bardziej. No low pass 82, lofted pass 80. Zobaczymy, czy będzie coś z niego można zrobić. No skill ma fajne w sumie, ale jak na box to boxa. Udogi. Fullback finisher, lewy, lewonożny. Jest podobna sytuacja jak z Spinazzolą, tak? Mazraounim, tak. Też jest speed, też jest przyspieszenie, tylko że lewonożny i chyba, no ale tutaj już, to już nie, tego też sobie odpuścimy. Mimo to, że atrybuty fajnie tutaj pójdą do góry. Ale też bym tutaj już sobie odpuścił go. Belletti. Belletti z boosterem do speeda, staminy, lofted pass, odkręcania. Czyli crossing. Crossing, booster. No to już dojdę na fajny poziom, te wrzutki. 90+, można wykręcić, speed, przyspieszenie 90+, stamina też 90+. Podkręcanie pod 90. Atrybuty defensywne mnie wtedy już nie interesują. Prawy obrońca troszkę ma też skill do defensywy. Fajnie wygląda, też go sobie rozwiniemy. No i jest Juan Sebastian Veron, Orchestrator z boosterem do ball control, dribbling, tie position, low pass. No tutaj te atrybuty wszystkie zielone, co teraz ma, no to wejdą na niebiesko. Stałe fragmenty ma bardzo dobre. Stałe fragmenty ma bardzo dobrze, ale to już jako orchestrator, żeby rozwijać stałe fragmenty, no to tak trochę nie idzie w parze. Tak, bo to szkoda. Bo to trzeba wkładać punkty w Jezu, finishing. Znaczy nie finishing, w shooting. Trending i podbija finishing, set piece taking i podkręcanie. Tak na DMF tak nie bardzo pasuje, ale ja być może zrobimy z niego AMF-a jako neutralny, bo bardziej mi się podoba na neutralnym na pewno.
Tak, na MF-ie, no. Bo skill też do obrony żadnych nie ma, oprócz Fighting Spirit. Też tak trochę, załóżmy, do obrony. Trochę do tego, trochę do tego. Ale skill do strzałów ma i do podań. No, AMF, ja go widzę jako MF. Bardziej. No i Makalele. Makalele tutaj generalnie mega koleś z boostem do speeda i z boostem do atrybutów defensywnych. A Juan Sebastian Verón, jaką on miał nogę jeszcze? Zobaczmy. Słabsza noga medium. No trochę taka minus. Mały minusik. Ale nieźle jest. Nieźle jest, bo ma wszystkie praktycznie atrybuty. Może go zbudować jak się chce. W sumie po swojemu. Makalele. Makalele to jest dla mnie taki koleś, że on może być top na swojej pozycji. Jeden z lepszych piłkarzy we futbol. Co on na myśli top na swojej pozycji? A ja go widzę jako DMF-a. Takiego można powiedzieć... taki wolny elektron, który jest wsparciem, takim supportem dla normalnego takiego DMF-a twardego jak Rodri, Casemiro, Frank Rijkaard, Vieira. Coś takiego. Nie wiem jak Vieira sobie będzie grał z Makalele, bo oboje są Destroyer. Ale jakiś Anchorman, jakiś nie wiem, Frank Rijkaard, czy chociażby Zakaria z tym Makalele. Coś pięknego. Skill do obrony plus Fortress. Brak blokera, jest double touch, one touch pass. Mówię, no, to jest jeden z topowych zawodników na swojej pozycji. Osobiście dla mnie. No, u mnie w zespole nie ma dla niego miejsca niestety. Dobra, słuchajcie, wy oglądacie ten filmik o 11, a o 12 ruszam ze streamem. Chyba na tej platformie dzisiaj na YouTube'a i na Twitch'a, tak. Trzymajcie się i do 12.